Witajcie. Najwyższy czas po raz kolejny zająć się sprawami i zjawiskami, które udało się uchwycić na zdjęciach, ale nigdy ich do końca nie wyjaśniono. Może komuś z was przyjdzie do głowy jakieś logiczne rozwiązanie? Las Hoja Baciu. Znajdujący się w Transylwanii las przez wielu określany jest mianem transylwańskiego trójkąta bermudzkiego. Wszystko z powodu niewytłumaczalnych zjawisk, do których w nim dochodzi. W Borze, który odwiedzany jest przez coraz większe rzesze turystów, odnotowywano spotkania z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Na przykład w 1968 roku udało się wykonać zdjęcia dziwnego, unoszącego się nad lasem statku, który co chwilę zmieniał jasność. W końcu wzniósł się wysoko w powietrze i zniknął w chmurach. Do dnia dzisiejszego pojawiło się mnóstwo relacji na temat spotkań z obiektami przybierającymi rozmaite kształty. Niejednokrotnie widziano tam świetliste punkty, których pojawienie łączyło się ze zwiększeniem poziomu radioaktywności. Nie brakuje też dziwnych śladów odciśniętych w ziemi albo śniegu. Z relacji osób, które przebywały w Hoja Baciu, wynika, że w różnych, zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach dostrzec tam można zarysy twarzy. U ludzi chodzących po lesie często pojawiają się dolegliwości takie jak bóle głowy czy zaczerwienienia skóry. Strefa 51. Znajdująca się w amerykańskim stanie Nevada tajna baza wojskowa, w której przeprowadzane były eksperymenty naukowe. To właśnie tutaj rzekomo prowadzono badania nad szczątkami statku kosmicznego, który rozbił się w Roswell w 1947 roku. Na pokładzie domniemanego UFO mieli znajdować się przybysze będący przedstawicielami obcej cywilizacji, a zdjęcia, których wiarygodność jest często podważana, obiegły czołówki gazet na całym świecie. Strefa 51 jest wciąż jednym z najbardziej strzeżonych miejsc na kuli ziemskiej. Wejście na jej rejon może zakończyć się więzieniem bez poprzedzającego go procesu, albo pociskiem z broni palnej umieszczonym przez strażnika w jednej z części naszego ciała. Warto nadmienić, że strzały mogą zostać oddane na tym terenie bez uprzedniego ostrzeżenia. To na tyle w tym odcinku. Które miejsce zaciekawiło was bardziej? Dajcie mi znać w komentarzach.